Kochany bracie, kochana siostro, Maj z Dziewicą Maryją w Królestwie Woli Bożej. To proste zaproszenie dla każdego z nas, aby powrócić do pism spisanych przez Luizę Picarettę pod tytułem Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. Aby nam było łatwiej, przeczytajmy, co o woli Bożej mówiła siostra Faustyna. Święta wola Boża, na jedno słowo uważam i z tym jednym się zawsze liczę. To jedno jest mi wszystkim, tym żyję i z tym umieram. A to jest święta wola Boża. Ona jest mi pokarmem codziennym. Cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże. Pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja i czuję, że wielkość ich przechodzi siły moje. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie, ale też wiem dobrze, czym jest łaska Boża, która mnie wspiera. Mario, czy ty wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie da? Mario, czy już wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Mario, czy ty wiesz? 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 Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar. Chromemu krąg, niememu pieśń przynosi Chrystus Pan. Mario, czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię
pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. Ty jesteś, Mario, taka czysta, jak za grzesznika, gdy żałuję. Ty jesteś, Mario, taka dobra, to moje ludzkie serce czuje. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, tak jak przed matką dziecko staje. Więc się ośmielam paść przed Tobą i całą nędzę Ci wyznaję. Pozwól mi przyjść do Ciebie, takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz modlitwy, uczysz wiary. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz modlitwy i ofiary. Lecz nim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skończę na pytaniu, które dotyczy mego życia. Co znaczy trwać w ofiarowaniu? Pozwól mi przyjść do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem.